W tym poradniku pokażę, jak wykonać takie oto serduszka. Można je wykonać w trzech wymiarach w zależności od ilości wykonanych okrążeń. Nasze serduszko zaczynamy od wykonania magicznej pętli, czyli owijamy wokół dwóch palców. Krzyżujemy tutaj z boku i przeciągamy pod tą jedną nitką, tą idącą od kłębka. Powstała taka niewielka pętelka, w której będziemy wykonywać poszczególne ścięgi. Na początek wykonamy dwa oczka łańcuszka i teraz trzy słupki podwójne. Czyli nawijamy dwa razy, no coś nie mogę nawinąć, nawijamy dwa razy na szydełko nitkę, przeciągamy przez pętelkę i teraz po dwie pętelki z szydełka i powstał pierwszy słupek podwójny. Nawijamy raz na szydełko, przeciągamy przez pętlę i przez dwie pętelki z szydełka, za każdym razem trzy razy tak. I kolejny słupek podwójny. I teraz wykonujemy trzeci. Pętelkę możemy trochę ściągnąć, to będzie nam łatwiej pracować. Teraz wykonujemy cztery słupki, czyli tylko raz nawijamy nitkę na szydełko i przeciągamy przez, za każdym razem przez dwie pętelki. Pierwszy słupek za nami, teraz drugi. Trzeci słupek. I wykonujemy czwarty. Teraz wykonujemy jeden słupek podwójny. Dwa razy nawijamy nitkę na szydełko, wyciągamy przez pętlę i po dwie pętelki. To jest czubek naszego serduszka. I teraz cztery słupki. Cały czas pracujemy w naszej pętli. Pierwszy. Drugi. Trzeci i czwarty. Teraz wykonujemy trzy słupki podwójne. Dwa razy nawijamy nitkę na szydełko. Przeciągamy przez środek. Mamy cztery pętelki. Przeciągamy przez dwie, dwie kolejne i dwie ostatnie. Powstał nam kolejny słupek podwójny. Takie dwa jeszcze wykonamy. I po dwie pętelki. I ostatni słupek podwójny. No i mamy prawie gotowe nasze serduszko. Teraz jeszcze dwa oczka łańcuszka i kończymy okrążenie oczkiem ścisłym przez środek robótki. Jeszcze raz, bo się zaplątałem. Ważne jest, żeby ten luźny koniec również został złapany przez oczko ścisłe. I teraz tym luźnym końcem zaciskamy troszeczkę, aby nie było wielkiej dziury po środku. I tak wygląda najmniejsza wersja naszego serduszka. Drugie okrążenie. Zaczynamy od wykonania półsłupka w tej pętli, która powstała z dwóch oczek łańcuszka. Jeden półsłupek tutaj wykonaliśmy. I teraz będziemy wykonywać półsłupki nawijane. Pierwszym wykonujemy dwa półsłupki nawijane, czyli w jednym oczku aż dwa ścięgi. W następnym oczku wykonujemy trzy półsłupki nawijane. W jednym oczku wykonujemy trzy. Jeszcze trzeci. Przechodzimy do kolejnego oczka, w którym wykonujemy dwa
Pół słupki nawijane. W następnych trzech oczkach wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Jeden, w następnym wykonujemy drugi. I w trzeciej pętelce trzeci. W następnym oczku wykonujemy dwa półsłupki nawijane. Przechodzimy do następnego oczka, w którym wykonujemy następującą kombinację: jeden półsłupek nawijany, jeden słupek, to jest czubek naszego serduszka, i znowu jeden półsłupek nawijany. W następnej pętelce, w następnym oczku, wykonujemy dwa półsłupki nawijane. W następnych trzech oczkach wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Drugi. I trzeci. W następnym oczku wykonujemy dwa półsłupki nawijane. Przechodzimy do następnego oczka i wykonujemy trzy półsłupki nawijane. W następnym oczku wykonujemy dwa półsłupki nawijane. I w pętli powstałej z dwóch oczek łańcuszka wykonujemy jeden półsłupek. Teraz, aby zakończyć okrążenie, wykonujemy oczko ścisłe przez środek naszej robótki, czyli przez centrum magicznej pętli. I tak mamy już nasze serce w średnim rozmiarze. Trzecie okrążenie będzie składało się głównie z półsłupków. I wykonujemy w pierwszych trzech pętelkach, pierwszych trzech oczkach po jednym półsłupku. Teraz w trzecim też jedno. W następnej pętelce, czyli czwartej, wykonujemy dwa półsłupki. Przechodzimy do następnego oczka, w którym wykonujemy jeden półsłupek. W następnym ponownie dwa półsłupki. Teraz jedno w następnej pętelce, w następnym oczku. I ponownie w następnym wykonujemy dwa półsłupki. W następnych sześciu oczkach wykonujemy po jednym półsłupku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i szósty półsłupek. Teraz wykonamy czubek, czyli trzy półsłupki w jednym oczku. I teraz w następnych sześciu oczkach wykonujemy po jednym półsłupku. Jeden, dwa,
4, 5 i 6. W następnym oczku wykonujemy 2 półsłupki. W następnym 1 półsłupek. Przechodzimy do następnego i wykonujemy 2 półsłupki. I znowu 1 półsłupek. W następnym oczku 2 półsłupki. I w pozostałych 3 oczkach wykonujemy po 1 półsłupku. I trzeci. Na zakończenie ponownie wykonujemy oczko ścisłe, tak żeby przez środek naszej robótki przechodziła nitka. I mamy gotowe nasze serduszko. Możemy tutaj od góry wyciągnąć taką pętelkę, żeby można było zawiesić, lub jeśli chcemy, żeby była jako jakaś podkładeczka, to odcinamy i rozprowadzamy nitkę.